pierwszej części konferencji witamy trenera drużyny gości, pana Jakuba Dziółkę, którego poproszę o pomeczowy komentarz. Dobry wieczór. Powiem tak, my dzisiaj na boisku zostawiliśmy dużo serca, dużo charakteru, dużo poświęcenia. Bardzo staraliśmy się, żeby ten mecz wygrać. Było to widać, myślę, że od początku spotkania. Zabrakło nam jednej najważniejszej rzeczy w piłce nożnej, po raz kolejny bramki. Pierwsza połowa, myślę, że pokazała Skrę, która potrafi grać z tak dobrym przeciwnikiem, bo przecież GKS Tychy nie tak dawno walczył o ekstraklasę. Jak równy z równym i taki scenariusz mogliśmy też zakładać, że jeśli nie strzelimy bramki w pierwszej połowie, to GKS będzie w drugiej próbował być aktywniejszy w ataku i też tak było. Nie zamknęliśmy meczu w pierwszej połowie. Mieliśmy ku temu, myślę, że dużo dogodnych sytuacji. I to nasza bolączka dzisiaj była widoczna, że mamy nad czym pracować. Ta finalizacja naszego ataku musi być na pewno zdecydowanie lepsza. Jesteśmy tego świadomi. Mamy kilka dni teraz do meczu ze Stomilem Olsztyn, żeby jeszcze to poprawiać i odpowiednio się do tego przygotować. Dziękuję piłkarzom za to, że dzisiaj bardzo dużo włożyli w ten trzeci mecz w ciągu tygodnia sił i poświęcenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję trenerze. Czy jakieś pytania tu mamy od panów? Panie trenerze, dzisiaj chyba bardzo możemy się cieszyć z ilości tych sytuacji, które udało się stworzyć. No bo nie wiem, czy trener się z tym zgodzi, ale chyba kilka naszych meczów byśmy obdzielili tym, co dzisiaj tutaj na Stadionie Miejskim w Tychach udało się wykreować. Tak, powiedziałem chłopakom w szatni, że dzisiaj tych sytuacji w pierwszej połowie było dużo i to takich trenowanych, przetrenowanych, składnych, ale zabrakło nam tej kropki nad i, czyli po raz kolejny bramki. Wiemy, jesteśmy tego świadomi, robimy wszystko, żeby to zmienić. Oczywiście mówienie o tym nic nie da. Tylko trening i kolejny mecz. Będziemy chcieli w kolejnym meczu chcieli te sytuacje poprawić i naprawić pewne rzeczy. Sytuacja z przodu to jedno, ale taki cichy, a może nawet trochę więcej niż cichy bohater tego meczu chyba też Mateusz Kos. No tak, no każdy zawodnik jakąś rolę w tym zespole odgrywa, nawet ten w kadrze 24. Maty dzisiaj zagrał bardzo dobrze w bramce, ale po to jest bramkarz, żeby skutecznie bronił, obrońcy, żeby bronili i też wykonywali inne rzeczy, także każdy ma swoją rolę i Maty dzisiaj na pewno wywiązał się z niej dobrze, tak jak pozostali zawodnicy. Myślę, że kolejny remis, kolejny punkt do kolekcji, biorąc pod uwagę, jakie wyniki w tej kolejce, to chyba jednak cenna zdobycz tutaj w Tychach. Kolejne spotkanie czeka nas w Stomilu Olsztyn. No i to taki mecz z gatunku, jak to się mówi, za 6 punktów. Nie znam, powiem szczerze, innych wyników. Byliśmy tylko skoncentrowani na sobie i na naszym meczu, ale no tak, ten punkt na pewno musimy sobie dopisać, czy dopisujemy i gramy dalej. Liga kończy, czy runda kończy się w grudniu, także tak jak powiedziałem wcześniej, będziemy się tam oceniać i patrzeć, ile tych punktów zebraliśmy. Dziękuję.